Siema. Z tej strony seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i otrzymaliśmy potwierdzenie. Dodatek mapowy Grecja trafi do EuroTrack Simulator 2 oficjalnie 4 grudnia tego roku, także nie w następną, a jeszcze kolejną środę. Ten dodatek będzie miał swoją premierę, a więc około dwa tygodnie, tam plus jeden dzień tyle będzie trzeba jeszcze poczekać aż do premiery tego dodatku. W związku z potwierdzeniem, oczywiście, tej daty, został również wypuszczony oficjalny zwiastun tego dodatku, gdzie fragment możecie teraz zobaczyć, a pełną wersję, wraz oczywiście ze ścieżką dźwiękową, no, tą oryginalną, możecie zobaczyć na oficjalnym kanale SC Software, link znajdziecie w opisie. Na nim widać oczywiście te wszystkie piękne tereny, które no, już wkrótce my będziemy mogli odkrywać, już my za niedługo będziemy mogli przemierzać po tych terenach no i odkrywać uroki tego ciekawego terenu i ciekawego kraju. Może to tylko jedno państwo, i to rozmiarami no to nie będzie aż tak dominował nad innymi wcześniejszymi dodatkami. Ale na pewno wiele ciekawych elementów ma do zaoferowania. O czym w sumie już co nieco ST Software mówiło i zdradzało w tych wszystkich postach na przestrzeni ostatnich miesięcy. A więc, jeśli ktoś sobie chce zrobić powtórkę, no to jak najbardziej ma dostęp do historii na blogu ST Software, lub też może zobaczyć moje starsze materiały. Natomiast, jeśli kogoś interesuje, cena niestety na ten moment nie otrzymaliśmy żadnego potwierdzenia. Najprawdopodobniej. Cenę poznamy w momencie, kiedy ten dodatek zostanie wydany, a więc po prostu 4 grudnia. Czysto teoretycznie powinno być taniej w podróżnieniu do innych tych odpowiedników dodatków mapowych w ETS-ie, bo jest to zdecydowanie mniejszy dodatek? Nie wiem, czy to będzie poziom powiedzmy Arkansas, czy innego tam stanu, na przykład ATS czy ile sobie za to krzykną. Tego potwierdzić na razie nie mogę. Mogę zdradzić na ten moment na pewno tyle, że jeszcze przed premierą na pewno będą pojawiały się wczesne dostępy, i accessy itd., te wszystkie ekskluzywne, wcześniejsze pokazy różnych twórców, ponieważ już zaczynają się zamknięte zapisy, więc oczywiście szczęśliwcy będą mogli pokazać co nieco wcześniej swoim widzom. Natomiast jeśli już chcecie co nieco więcej zobaczyć z Grecji, to w momencie, kiedy pewnie pojawia się ten materiał. No prawdopodobnie jeszcze trwa specjalny livestream SCS z ETS-a, gdzie właśnie podróżują sobie po Grecji. Chyba, że oglądacie ten materiał później, to prawdopodobnie już jest dostępny zapis, no, przynajmniej na ich kanale na YouTube. Natomiast stream odbył się na ich YouTubie, Twitchu, ale też Facebooku. Co do Grecji jeszcze, mogę tutaj wspomnieć, że zostały już w pełni tutaj dodane te osiągnięcia dla Grecji. Mamy tu pełne opisy, jak i też grafiki. Przytoczę tutaj przetłumaczone wersje, możliwe, że ich oficjalne brzmienie jeszcze zostanie zmienione na premierę, ale na ten moment brzmi to tak. Pierwsze osiągnięcie Podróżnik Odyseusza polega na odkryciu co najmniej 12 miast w Grecji. Następne osiągnięcie Zabytki i Legendy polega na obejrzeniu scenek przerywnikowych, czyli po prostu wykorzystanie co najmniej 8 punktów widokowych w Grecji. Wszystko wliczone w cenę: dostarcz ładunek do co najmniej czterech unikalnych hoteli w Grecji, to jest trzecie osiągnięcie. Dalej: dar anteny, dostarcz oliwki lub oliwę z oliwek z farmy oliwek do pięciu różnych miast w Grecji i godny świątyni, dostarcz trzy bloki marmuru i trzy nieuszkodzone płyty marmuru z kamieniu łomu w Grecji. Także w sumie szczegóły tutaj poznaliśmy, no i przed nami ten czas ostatniego wyczekiwania aż do premiery. Oczywiście, na pewno jeszcze przed nami pełne wydanie wersji 1.53, przede wszystkim w FTS-ie, który potrzebuje tej wersji, jak widać, dla Grecji. W międzyczasie pewnie jakieś posty czy jakieś inne dodatkowe informacje pojawią się o Grecji lub też pewnie wydarzeniu World of Tracks. No, a wkrótce, wiadomo, premiera tego dodatku. No i może coś jeszcze fajnie by było, akurat przed premierą wydać coś jeszcze ciekawego, ewentualnie chwilę po. Też może być, byleby coś jeszcze było. Pewnie wiecie o co mi chodzi. W każdym razie na ten moment to tyle, jeśli chodzi o wszystkie informacje. A więc dzięki za oglądanie zachęcam do oceniania do filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!